Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mount & Blade 2 Bannerlord. Dziś kolejne losy naszego bohatera Zbyszko Bożyszko wraz ze swoją świtą podążają na wschód po to, by wykonać jeden taki zadanie, które nam zlecił pewien wieśniak z naszych krain Wlandii, z naszej Wlandii, bodajże zdobycie krowy. Jednej krowy. Okazuje się, że ciężko dostać krowę w naszej frakcji, w naszej jakby państewku, księstwie. Dlatego niestety musieliśmy się wybrać aż na daleko na wschód. Na szczęście po drodze zdobyliśmy jeszcze jedno zadanie, które akurat tak nam przypasowało, bo musimy dostarczyć 10, już nie pamiętam chyba, ale owce. W każdym razie owce. Jeszcze zerknijmy. Tak, 10 owiec. Do Marunat, do miejscowości Marunat, także mamy po drodze, słuchajcie, a być może uda nam się już w tej miejscowości kupić tą jedną krowę i wrócić do siebie. Słuchajcie, nasza kompania miała więcej chłopa, ale niestety podczas walk z rabusiami i z bójcerzami ucierpiała, więc mamy teraz 18 chłopa, w tym jeden ranny, tak, jakiś wlandyjski giermek na koniu. Okej. My też się, widzicie, leczymy wraz ze swoim lekarzem, także razem pokazujemy, co nas boli. No i co, jedziemy dalej, słuchajcie, nie ma co. Tutaj widzimy jeszcze jakaś czterech ucieka przed tymi z 8, tu byłoby fajnie. Ale dobra, jedziemy, słuchajcie, do miejscowości Marunat. O, a może nawet dogonimy? Jaką oni mają prędkość? 4,9, mamy 5,3, także spokojnie ich dogonimy w lesie. Ale dogoniliśmy. Przyda się więcej łupów. Dobra. Wiecie co? Nasi podejdą troszkę bliżej. Zaczną strzelać. Footmen, hear me! Forward! Cavalry! Swoich jeźdźców weźmiemy. On my flank! Trochę ich jakby otoczymy, z flanki weźmiemy. Rozdzieliliśmy grupę, dobra. Rzucimy teraz naszych do ataku piechotę. Szarża. No i konikami dojedziemy tych tutaj. Horses! Attack! Jeszcze się trzyma. Odprowadzimy. Dobra. Koniec chyba, tak. Ich było mało. Dobra. Tak jest. Super. Dobra. Weźmiemy dwóch jeńców. Niestety doświadczenia tutaj się nie udało zdobyć, no ale trudno, innym razem. Tarcza, słuchajcie.
Z tej strony to nie wiem, że bardzo, czy to my mamy założoną ją, czy nie. Aha, no nie, gorsza jest tutaj. Okej. Okay. Jeszcze co tam było? Tutaj. Topór. Ale nie, ten miecz. Długość, aha, dobrze, dobra. Nie, dobra, jest jak jest, jedziemy dalej. Jedziemy, słuchajcie, dalej. Kurczę, tych 8 by się nam przydało jeszcze jakoś. Obawiam się. Mamy. Dobra, dogonią nas może. Pójdźmy w kierunku sobie tutaj. Niech nam się prędkość trochę zwiększy, słuchajcie. Ach, zauważyli nas już. Uciekają. Dobra, nie, pojedźmy już do miasta. Niestety nie widzę, żeby się odbywał jakiś konkurs, ale dobra. Znaczy turniej, tak, na arenie. Dobra, oddajmy 10 owiec pani Fionara Garbarz. Porozmawiajmy. Hey, I don't think I know you. Peace to you, stranger. Tak, tak, tak. Jestem Fionara, zajmuję się handlem w Marunatie. Garbarnia to moja własność. Okej. Okay. Znam twoje imię. Podobno w twoje ręce wpadło tu ostatnio paru bandytów. Cóż, moja kupiecka dusza każe mi podziękować ci za uczynienie dróg. O, proszę. Nawet tu już jesteśmy troszeczkę sławni. Super. Może dzięki temu niektórzy desperaci zrezygnują z przestępczego życia. O, ja na tym zarabiam, więc słuchajcie. Co do zadania, które dla mnie. Tak jest, to. Tak, panie, nasz wspólny przyjaciel przesyła wieści. Kazał nam cię oczekiwać z 10 sztukami owcy. Proszę, zgodnie z umową mam tu owce w liczbie 10. Zaczono, super. Zadanie wykonane. Twoje relacje się do 6 aż. Dobra, co tutaj pisze? Kurczę, zasłonię. A, no przejdziemy tak szybko jak to możliwe. Okej, okay, super, super. Słuchajcie, dobra, tu mamy już to zadanie wykonane. No i jeszcze tą nieszczęsną krowę. Ale tak, przede wszystkim sprzedajmy jeńców, bo nam też ciążą. Aż 17 jeńców, słuchajcie. Tutaj żołnierze to... Aha, nawet nie ma. Okej, okay, ale to nawet nie ten. Dobra, teraz jeszcze tak. No, słuchajcie, czy będzie tu krowa, czy nie będzie krowa? Weźmiemy sobie tak. Prosiaki są, owce są. Kurczę, no nie ma tej krowy. Oni też tej krowy nie mają tu. Kurczę, niedobrze. No dobra, więc wiecie co, sprzedajmy to, co mamy. Aha, może tak, zaznaczymy sobie tutaj rudę żelaza. Po ile? Kupić może... O, tutaj sprzedajmy tą rudę żelaza, super. Uda się nam... teraz tak, tutaj to wszystko już chyba będzie można sprzedać. Dobra, to sprzedajmy to. Ile zrobimy? 3100. O, tak. No tak sobie. No nie było tak źle, nie było do... Aha, czekajcie, bo tutaj owce. Tu owce mamy. A, wiecie co? Zobaczcie. To też ciekawe. O, na pewno wiedzieliście o tym, ale... Na przykład owce... No właśnie, a po ile są owce? Można sprzedać? Aha. Nie wiadomo, ale po 78. To może sprzedajmy te owce. Te dwie. Tak. Bo można... bo można na przykład nawet konia przerobić na mięso. Także to jest fajna opcja. No niestety. No. Jeszcze, aha, zobaczmy tutaj jeszcze handel. Kurczę, tak się miotam na razie. Ale tak. Ziarna. Ile mamy tego ziarna? U nas ziarno jest dosyć drogie i mało. No właśnie, nawet u Jakulan 41. Ja bym kupił tutaj tego trochę ziarna, chociaż czekajcie, bo tutaj 40... Nie no, kurde, nie. Narzędzi wiem, żebym... Ale 108 aż kosztuje, kurde. Ale sprzedać można... O kurde, słuchajcie, weźmiemy sobie trochę tych narzędzi. No, weźmiemy tak z 15. Z 15, no, z 15 weźmiemy. Teraz tak. No tu więcej nic nie ma ciekawego, więc zostawmy tak jak jest. Dobra, gotowe.
i jedźmy dalej, słuchajcie. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. No i teraz tak, pytanie. Czy jedziemy tutaj? Gdzie byłoby bliżej? Tutaj, do Carpegnon. Czy tu? Izmikork. Kurczę, nie wiem. Ale tu jest miasto. To wiecie co, pojedziemy sobie na północ. Tak, pojedziemy sobie na północ. Tu jest jeszcze miasto. Może się tak zdarzy, że będzie może jakiś turniej się odbywał. Przyspieszmy. Pojedziemy. O, widzicie? Grabieżcy. Dobra, 4-9 na koniu. Jest ich 8. Dobra, podjedźmy sobie. Może... Jak oni... A, dobra. Dobra, mam ich. Dobra, jedźmy, musimy ich teraz, tak, nas jest 18, ich tam jest piechota, sama piechota, dobra, cieszy mnie to. W którą tą stronę? Chyba w tamtą. Kurczę, to tak... Tu już są, dobra. Okej. Birdman! Give him hell! Bounce! Stay close! Infantry! At them! Popierdółki, słuchajcie. O, już. Po bitwie. Po bitwie. Widzę, że jeden awansował u nas. Super. Łupy. Awansujmy naszego włócznika na miecznika, dobra. Tutaj, okej. I jedziemy, słuchajcie, a widzicie, no teraz kurczę, w tą stronę nas bardziej pognało, ale nie, no musimy, może pójdziemy tędy? Nie, tutaj się wrócimy. O, tu jeszcze o jakichś czterech idzie. Ale to jakiś zwykły, szybkość 5-0, to jeszcze nawet... O, i teraz gonimy. Będziemy ich gonić. Słuchajcie. Co to za zadanie? Karczemna awantura. Dobra, wiecie co? A skup produkty? Nie ma. Tutaj też nie ma. Ta nieszczęsna krowa, słuchajcie, to będzie nam się... Znaczy, po nocach śnić. O, słuchajcie, jest turniej, jest turniej. Super. Jest turniej. Zasadzka z karawaną. Wiecie co, ja się skupię bardziej na zadaniach z naszej jakby frakcji, no bo do niej w końcu przynależymy. Więc tutaj te questy, fajnie jakby był quest taki, że towar jakiś trzeba dostarczyć, nie? I z powrotem na przykład do Wlandii, to byłoby super. Ale jest jak jest, jeszcze słuchajcie, sprawdzę sobie tutaj handel, tą nieszczęsną krowę szukam. Ale nie ma. Jest prosia owca. Kurczę, no masakra, nie? Masakra, słuchajcie. Jakbyśmy teraz mieli, kurczę, hodowlę krów, to byśmy niezły majątek mogli zbić u nas. Dobrze. Ja proponuję iść na arenę. Dołączmy. Do wygrania jest solidna zbroja łuskowa. No, nieźle. Dobra, pomijmy tą turę. Tu, dobra, obstawmy. Oczywiście na maksa i jedziemy, słuchajcie. O kurde, dwuręczne topory.
Proszę o pomoc. No nie! O kurde! No słuchajcie. Trudno. Trudno. Niestety. No. Zdarza się, słuchajcie. Ale zauważyłem, że kurczę, nie, no tak, przecież nie byliśmy też na tyle maksymalnego zdrowia nie mieliśmy i dlatego też startowaliśmy już z jakąś tam, nie wiem ile tam mieliśmy, 3/4 jakby zdrowia, więc no słuchajcie, no zdarza się, no co zrobić, zdarza się, trudno, trudno. To już tak szybko, bo turniej się zakończył. Batański Fian wygrywa. No widzicie, z żarów. O, no, chyba znam. No, dobra, wyjście. Trudno, słuchajcie. Jak nie tu, to tam. Nie udało nam się tutaj, jednak chyba ta krowa nam pecha przynosi, słuchajcie, póki tego zadania nie wykonamy, to no cóż, dobra, słuchajcie, proponuję tak, sprzedać to, co tu mamy, dalej, tu chyba jakichś lepszych. Nic lepszego nie mamy. Dobra, to wszystko to sprzedamy. Tutaj. Nie. Narzędzia. Z narzędziami to pojedziemy sobie do siebie. Ale tak, bo tak, tutaj krowy nie było. Nie było. Dobra. Nie było. Dobra. A słuchajcie, a zobaczmy, czy coś możemy jakieś kupić. Coś dla siebie. Tu jest coś ciekawego. Nawet no, to byście co? To kupimy dla siebie. Włócznia. No, tak. No, mamy to. Dobra. Kupujemy tą włócznię. Sobie kupimy. Okej. Okay, tą sprzedamy. Teraz tak. Tu tarczę jakąś. Duża tarcza, tu jest jakaś, no, no lepsza troszeczkę, jest, ma punkty życia więcej, jakby szybkości trochę mniej. No tu jest też nawet ciekawa, jeszcze więcej. Ale dobra, może, dobra, na razie to, nie, to są, dobra, wiecie co, zbroje, szukajmy jakieś, albo konia, właśnie, konia, w końcu jakiegoś lepszego konia, wierzchowca musimy kupić, na pewno z rangą już większą. Zobaczmy jak to wygląda. Czekajcie, tutaj jest jakiś jeździectwo 50 już, słuchajcie, ranga 4, to jest Sven ryński kucyk, kurczę, no kucyk, ale on strasznie drogi jest, kurczę, a czemu? Punkty życia 290, zwrotność 58, tu 69, obrażenia od szarży 23, a ten 30, szybkość 46, 52. Na kucu 290. Wierzchowiec bojowy, wierzchowiec szlachty. Ale my na bojowym byśmy chcieli pojeździć sobie, chyba, wiecie? Zrób, kupmy tego. Kupmy tego. I jeszcze jakichś wierzchowców, takich dla naszych. Typu, tak, to te możemy, te są dosyć, mogą być tanie. Ten na pewno kupimy. Tutaj jest jeszcze wierzchowiec, o, to może te, nizinny stępak, słuchajcie, kupimy te 4. Naszego weźmiemy sobie tak, no. I tych 5 to będzie dla
upgrade'y dla naszych ludzi. No i dobra, zapłacę tyle. Dobra, spoko. Jeszcze zobaczmy tutaj, co tutaj ciekawego. No, tu hełm jest za 7000, ale to już. Ale no, słuchajcie, my nawet mamy lepszy. Dobra, tutaj widzę. Nie, jednak nie. Nic tutaj ciekawych rzeczy nie ma. Tu możemy kupić tą pelerynę pancerzenia troszeczkę większa by była jakby. No ale nie, dobra, zostawmy tak jak jest. Nasz ten konik niech się pokaże. Przydałaby się do niego jeszcze jakaś. Tak, jakieś opancerzenie. No właśnie, właśnie. Opancerzenie dla konia. Czy mamy coś tutaj jakieś o 20 już. No to już dużo lepsze. Lekkie siodło. Kupmy. Kupmy to. O. Super, fajnie wygląda. Teraz się fajnie prezentuje. To możemy sprzedać, bo tam. No, dobra. Okej, gotowe. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zaliczyliśmy pierwszą porażkę na arenie, ale to nas nic nie zraża, słuchajcie. Tutaj jakichś czterech jest młokosów. Gdzieś tu zniknęli. Czy byli? Jak to się stało, że znikli? Aha, oni gdzieś tutaj tak weszli. Dobra, nie, no jedziemy tutaj. Gdzie ta miejscowość z tym? Tutaj, dobra, jedziemy, jedziemy. Może po drodze jakieś tam spotkamy jeszcze zbójców, ale o wilku mowa. Kurczę, tylko trzech. Z 4,9. Miałam mniejszą prędkość, słuchajcie. Może dlatego, że na. Tak. Na moście. Dorwijmy ich. Dobra. Niech nasi trochę postrzelają. Sobie Move wybuch. out! Nie, 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 nie. Get moving, Stoją. arrows! No tutaj niech stoją. Move! A ja Mount konnicę sobie on wezmę me! ze sobą. Chodźcie, chodźcie tutaj. Nie, 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 sorry, że tak. Wyjedziemy z lasu, słuchajcie. Zasadzka. Tam biegną. One się rozpraszają. No dobra. Wracamy. Kurczę, te drzewa tu. Powinni to wszystko wykosić, słuchajcie. A tamci też się nie ruszają. To jest tak. Weźmiemy tak, żeby nasi tarcze zajmij pozycję. Forward! Oj. Jak ja to co źle zrobiłem? Forward, Nie tak, szereg. hear me! Shield forward! Tak jest. I damy ich do ataku. Footmen! Pace up! Dostarczą, jak idą tak murem, to bardzo powolno, więc. By nas skrążyli. dobra. Partyzanta jednego mamy, i tu kusznik nam się wyszkolił. Elegancko, słuchajcie, gotowe. Zabieram. O, rybkę ma nawet, super. Będzie co zjeść.
jedźmy po tą krowę, słuchajcie. Dzień dobry. Ze zbójcami. O, ze zbójcami. Kurczę, ale to ze zbójcami. Ze zbójcami. To ciekawe. Ale nie, dobra. Kupmy produkty i wracajmy do... Jest krowa, jest krowa. Słuchajcie. Kurczę, a jakbyśmy kupili więcej tych krów? Tu 155 są. Ciekawe. Weźmiemy, kupimy... ze 4 krowy. Ze 4 krowy kupimy. Wydamy 620. Po 155 kupywaliśmy. Ziarno mają tanio dosyć. Kurczę, a to ziarno? Ile mamy tego ziarna? Muszę popatrzeć, słuchajcie. Ziarna. Mamy 16. Nie, to za to mamy dużo. Masła, słuchajcie, mamy 5. Sera 1. To kupmy jeszcze tego sera. Kupmy tak do 5. O, dobra. 732. Tutaj możemy im coś tam sprzedać. Tak, możemy to sprzedać. To sprzedać. No i dobra. Okej. Gotowe. Teraz wychodzimy i jedziemy do siebie, słuchajcie. A jeszcze sprawdźmy, czy faktycznie tą krowę mamy. Zresztą towar. Obiecałeś mu jedną krowę zapłacić. Okej, gotowe. A gdzie mam? Mamy tą krowę? Czy nie w końcu? Mamy krowę. 4 nawet, słuchajcie. No i dobra, wracamy do siebie. Wracamy do siebie. Nie wiem skąd tą, ale tak, pojedziemy sobie tutaj. Także daleka podróż powrotna. Dlatego też... O, grabieżców, tutaj nie przepuścimy ich. Ile ma, jaką prędkość mają? Mają prędkość 4,9. No my już do żuszy. O, tu jest jakaś... O kurcze. Teraz pytanie. Nie dołączyli, dobra. Musimy się z nimi rozprawić i pomóc tamtym. Dobra. Rozprawmy się teraz tak. Idziemy. Okej. Horseman! Stick to me! Tutaj są. Warriors! Attack! One man! Riders, hear me at them! O kurde. Dobra, mamy ich. Teraz tak, ktoś tutaj awansował? Nie. Okej, gotowe. Teraz tak, to łupy bierzemy. I ruszamy dalej. Tutaj jest do... Kolejna bitka, raczej kolejna bitka przed nami może być. Pojedźmy, tak. Ach! O! Poradzili sobie. No zobaczmy, jakie mają towary, słuchajcie. A czemu nie? Czemu nie? Tym bardziej, że możemy im też coś sprzedać. Tak. Dokładnie. Sprzedajmy im to. Co tam jeszcze mamy takiego? Tu już więcej nic, dobra. Ale może... Co my tu mamy? A co oni mają ciekawego? Tu też... Tu też żywność. Aha, konie jeszcze. Ale konie to takie... Koń pod siodło. Wierzchowiec. Tutaj koń myśliwski. Nie wiem, czy to dosyć drogo, czy tanio. A co tutaj mają za towary? Ruda żelaza mają. Po 143? Łe.
Taniej jeszcze można kupić, panowie. To winogrona. Winogrona my mamy. O, przepraszam. Wybaczcie, ale miałem, kurczę, ważny telefon. Ale już jestem. Dobra. Dobra, tu kończmy. Dobra, dzięki, cześć. Nie przeszkadzaj se, żegnaj. Jedziemy, słuchajcie. Wiecie co? Pojedziemy do tego miasta tutaj i na tu w mieście skończymy. O, jeszcze są grabieżcy tutaj. Dobra, może jeszcze ich zdołamy pokonać, dogonić i pokonać. O tak. Dobra. Już nasi sieją. Nie. Nie. A, dobra. To nie wyjdą, może nawet wyżej. Forward! Dobra. Infantry! After me! Nie, szarża, słuchajcie, ale nasi też. Konie też. Do ataku wszyscy już, tutaj nie ma co. Ach! Koniec? O! Ale ktoś nam tutaj poległ chyba. Ranny, całe szczęście, dobra. Ranny. Ale nikt nam tutaj nie awansował. Dobra, trudno, słuchajcie, trudno. Trochę mamy łupów, weźmiemy i udajmy się co rychło do miasta pobliskiego. I tam zakończymy odcinek, słuchajcie. Dobra. Dobra, słuchajcie, dokończymy w następnym odcinku. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Także trzymajcie się. Cześć.